Niniejszy materiał wideo nie jest przeznaczony dla dzieci. Przy licznie zgromadzonej publiczności w piątek, 5 lipca, teatry uliczne zdominowały tarnowski rynek. Nie inaczej będzie w sobotę. Wszystko w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatrów Ulicznych 37 ulica. W piknikowej atmosferze spektakle oglądały całe rodziny z dziećmi. Przy okazji wyjaśniła się tajemnica, dlaczego spektakl Morabskie Diwadlo z Ołomuńca jako jedyny nie został przez organizatorów opisany w zapowiedziach. Bywalcy klubów dla homoseksualistów i sadomaso mogli się czuć usatysfakcjonowani, choć miłośnicy opery niekoniecznie, i smutno było patrzeć, co Teatr Morabski Ołomuniec potrafi zrobić z, jak się wydaje, trawiaty Giuseppe Verdiego. Po tęczowych piknikach, współorganizowanych za pieniądze podatników przez Biuro Wystaw Artystycznych w pełnym dzieci parku strzeleckim, tym razem zostaliśmy ubogaceni kolejnym dziwadłem i aż strach pomyśleć, co też Tarnowski magistrat z podległymi jednostkami zaproponują nam następnym razem. Póki co, otwartym pozostaje pytanie, jak rodzice wyjaśnią swoim dzieciom to, co zobaczyli, bo tego nie da się odzobaczyć.